Czy pamiętasz twoje pierwsze zdjęcie w Łukaszu? W ogóle pierwsze, tak przynajmniej to za pierwszym razem, to mieliśmy jeszcze na starym stadionie robione. Pamiętasz, co to było? Oj, nie. No tutaj zobacz, mam takie zdjęcie. Tak, no to w to zdjęcie gdzieś jest. Czekaj, bo tu mi się... nie chcę powiedzieć. Ale słabo widać. W prawym rogu, na samym końcu. A jestem, no. To i pamiętam. Wtedy tak naprawdę jeszcze nie byłeś zawodnikiem Łukaszu, prawda? Nie, i wtedy nie zostałem. To też są takie zakulisowe historie, takie fotografie, prawda? Pewnie tak. Ile zdjęć takich? W ogóle z takich drużynowych? Nie jestem w stanie zliczyć na pewno. Ale dużo, na pewno dużo. No to obóz praktycznie masz zdjęcie takie zakulisowe. Nie? Także każdy wyjazd, czy to jest latem, czy to jest zimą, także policzyć ile lat gram, no to jest trochę tych zdjęć. Jak już je zbierasz, jest tym osobą, która sobie... Nie. Jedyne co zbieram, to z tych klubów, w którym grałem, to koszulki mam zawsze, jak na pamiątkę z każdego klubu. A pamiętasz może jakąś anegdotkę związaną ze zdjęciem? Nie wiem, było robione w jakimś typowym miejscu? Nie pamiętam takich zdjęć. Nie mam takich anegdot ze zdjęciami. Zawsze wychodzimy, robimy robotę i wracamy pod reguły i jest to potem chwila, żeby się przebrać i iść na trening. Ale tamto zdjęcie faktycznie pamiętam, bo pamiętam, że było właśnie przez tą halę szliśmy jeszcze, przychodziliśmy z szatni i na stare boisko szliśmy. Dla mnie może być, jeśli stoicie w środku. Kierowniku, mogę tą kompilację zobaczyć? Kubi, która to była twoja sesja zdjęciowa dla w koszulce UKS-u? Nie wiem, czy to do kierownika pytanie, nie? Ciężko mi powiedzieć. No już trochę tego było. Za każdym razem wygląda tak samo. Więc duży pedantyzm ze strony kierownika. Ale wydaje mi się, że potem jak patrzcie w skarb kibica, to te nasze zdjęcia są w czołówce, jeśli chodzi o dokładność i gdzieś jakąś poukładanie tego wszystkiego na krzesło, więc tak widocznie musi być. Pamiętasz jakieś swoje takie pierwsze zdjęcie, które miałeś robione w takim oficjalnym tonie właśnie do skarbu kibica? Pierwsze miałem, pamiętam, na Atlas Arenie zimą. No to były czasy trenera Chujnackiego i pamiętam, byliśmy na środku płyty na Atlas Arenie, tam nie było parkietu i właśnie tam była ta... Chociaż nie, to nie była pierwsza. Pierwsza to były czasy, kiedy ŁKS upadł, czyli to tam był chyba ten 2013 rok za trenera Zajączkowskiego, kiedy ten, powiedzmy, zaciąg z SMS-u przyszedł i zagraliśmy po zimie tylko 3 mecze. To pamiętam, że wtedy była pierwsza moja prawdziwa prezentacja. Jakieś historyjki masz w pamięci związane z takimi momentami? Bo często no, każda taka sesja to jest osobna historia. Raz mam tę sytuację, że jeden z zawodników młodych, który dopiero zaczynał z nami trenować, nie pojawił się na tej sesji. No i kierownik Jacek Żałba był bardzo, bardzo, bardzo zły. No i powiedział, że jakby on sobie już nie wyobrażał, że ten zawodnik nie wrócił, żeby wrócił do treningów z nami. No i skończyło się tak, że jego już... w klubie nie było, więc myślę, że to nie było połączenie tylko, to nie wynikało tylko i wyłącznie z prezentacji, ale myślę, że gdzieś tam kierownik mógł swoje 3 grosze dołożyć. Dużo sprzętu. Dużo sprzętu, dużo talentu, tak? Talentu. Ale hukowy! Nie boisz się pisać? Nie. Nie, amortyzacja jakbym poduszkę się w dupę włożył, nie? Dawno takiej celności nie mieli. Pierwszy raz na tym obozie, kiedyś trzeba. Wchodzi praktycznie każdy. Połowa. Ale... Dla kamery. Widzowie! Mega zmęczona to nie jest ono. A jesteś już zmęczony po tygodniu obozu, czy jest jeszcze taki luz? Nie, jeszcze nie. A jak tam w ogóle? Fizycznie jest ok, gorzej tak mentalnie już trochę za żoną, za synem, tak już powoli
powoli zaczynamy tęsknić, nie? Ale ogólnie w porządku. Nie ma się do czego przyczepić. Myślę, że ten kontakt jest też codziennie, tak? Kontakt jest codziennie, no, ale jednak to nie jest to samo. A jak tam rozwija się młoda pociecha w rodzince? No, bardzo dobrze. Na razie odpukać jest wszystko elegancko, także oby tak dalej. A jak się odnajdujesz w roli ojca? No myślałem, że jestem w miarę przygotowany na to wszystko, ale jednak do tego się nie da przygotować. To. Codziennie się uczyłem czegoś nowego, więc początki nie były łatwe, ale później gdzieś tam z dnia na dzień gdzieś tam starałem się to wszystko ogarnąć, ale tak jak mówię, no codziennie to była, każdy dzień to była nauka czegoś nowego i no myślę, że już tak po tych ponad czterech miesiącach, no to już mogę powiedzieć, że w miarę ogarniamy temat. A perspektywa jest, że to też będzie mały sportowiec, czy? No jest, mam nadzieję, że będzie. Ale jeszcze nie wiem, czy piłkarz, zobaczymy. Ale chciałbyś, czy to jest takie zawsze życzeniowe? Nie, no chciałbym, ale ja też bardzo lubię tenisa, więc no chciałbym, żeby miał wybór. Gdzie chciałbym mu dać te dwie opcje takie, że wiadomo, piłka gdzieś tam po mnie, ale żeby gdzieś tam też tego tenisa może zaczął spróbować grać i wtedy sobie może będzie mógł wybrać. Zawsze to lepiej, żeby miał jakiś wybór, a nie nakierowywać tylko na jeden. Także zobaczymy. Kolana, podtrzymamy się jeszcze. Dawaj. Raz, dwa, wycofaj pozycja, idę nisko. Dobre! Okej, nie chwyt! Takie obaj. Dawid jest najszybszy środkowy, pomocnikiem Fortuna pierwszej lidze. Graj jeszcze! Graj! 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 Graj!